Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Prince of Persia, lecimy dalej. Udało nam się w ostatnim epizodzie odblokować, a raczej postrzelić ostatniego strażnika niebios. Dlatego idziemy do komnaty magicznej, w której dopiero się w sumie dowiemy, co dokładnie mają dać nam ci strażnicy niebios, jak ma nam to pomóc w tym wszystkim, co tutaj robimy, czy damy radę jeszcze uratować księcia, czy pokonamy Varama, co będzie jeszcze się tutaj działo, ponieważ dowiedziałem się, że przede mną w grze jeszcze tylko jeden obszar do zwiedzenia. Jedzenia, w którym, no oczywiście, można kolekcjonować całą masę różnych rzeczy, ale ja raczej będę dążył do finału. Dążyłem też do mojej, jakby to ująć, dużej ilości upgrade'ów, kiedy was nie było. Farmiłem, głównie farmiłem, znalazłem sobie gdzieś tutaj, nie pamiętam już dokładnie gdzie, miejsce, w którym po prostu zabiłem paru przeciwników, którzy byli cenni i szybcy do pokonania, a potem drzewo łak-łak i tak jeszcze raz, i tak 40 minut. Dlatego też mam 15 odłamków, poszedłem też po mapie, tu i tam, wykorzystując moje nowe możliwości poruszania się gdzieś w te okolice. Tutaj po tych zielonych pobiegałem, żeby zdobyć sztabki potrzebne do upgrade'ów, bo coś czuję, że zbliżają się ciężkie walki, dlatego ja chciałem być na bieżąco z moimi umiejętnościami. Dlatego też mamy nasze miecze zupgrade'owane maksymalnie, tak jak teraz się daje zupgrade'ować. Trzeci poziom, mamy jeszcze większy kołczan, mamy więcej bijący łuk, ale tutaj akurat nie na maksa. Jeszcze wyższa skuteczność mikstur, 4 sztuki. Niektóre moje amulety też są poupgrade'owane, na przykład ten po odrodzeniu przywróci mi znaczną część życia. Ten sprawia, że duża ilość moich obrażeń otrzymywanych jest w atrę zamieniana. Tak więc jestem silniejszy. Uważalnie, dlatego lecimy przed siebie. Zostawcie lajka, jeżeli lubicie popa. Nie wiem, jak długi będzie ten odcinek. Dążę troszeczkę do tego, żeby już jakby to ująć. No raczej jakby szybciej niż później dotrzeć do finału. Dlatego zobaczymy, jak to w tej chwili będzie się wszystko rozgrywało. Chodźmy do tej komnaty. Cokolwiek się tutaj dzieje, nadszedł czas, żeby dopiero teraz to odblokować. Mamy tych wszystkich strażników, mamy te wszystkie gwiazdozbiory, tak więc nie wiem, może cofnie nas w czasie, żebyśmy mogli uratować tego księcia, zanim go Varam zabije. Może faktycznie on po prostu nie żyje, a my musimy się cofnąć tak, jako taka akcja konkretna. Dobra, let's go. Domyślam się, że mogłem tutaj przychodzić co strażnika. Hassan is coming with me. Ty, jest ten skit, którego miałem wtedy założonego, to jestem pod wrażeniem. Sargon, I'll deal with this. Thank you, Varam. Varam? On wyciąga miecz? Czy my się... Tak! Spadliśmy prosto z nieba! Jemu na pysk! Nie, będziemy się z nim bili teraz! Kurwa, to dobrze, że te upgrade'y poczyniłem w takim razie. Holy shit! Zdziwko, co? Że przyleciałem z niebios, panie Varam. O Jezus Maria. Let me guess. You found some of those feathers. My visions were true after all. Dlaczego my z przeszłości jesteśmy kompletnie niewzruszeni? I doubt you saw this coming. Step aside, Hassan. I'll deal with this. A co z nami z przeszłości? Co razem z Anahitą będziemy walczyć jeszcze? Worthy to be an immortal, even less a king. Się wkurwi, o Jezus Maria. Sargon, watch out! Co z Anahitą? Co z nami z przeszłości? Nie, Anahita dostała w pierdol, kurwa. Będziemy we dwóch walczyć teraz? Teraz ona zginie zamiast księcia? Anahita, no! No, don't. I need you alive. Who do you think you are? You are nothing without me. A stray dog is not worthy of these powers. The feathers of the Simorgh were never meant for you, nor any mortal. A ty się za kogo uważasz niby? Fuj! O cholera jasna, dobra, lecimy w siebie! Czy ja mam rozumieć, że ja teraz jestem na równi z Varamem, jeżeli chodzi o możliwości bojowe i umiejętności? The Simorgh is no more. Its powers are mine. And mine alone. Aha! Przepraszam, to czy ty bóstwo załatwiłeś w takim razie? Czy może ty tylko tak ogłaszasz? Kurwa, no jest nas dwóch do walki w tej chwili, co? Dobra, zwiększone obrażenia, kolego. Dobra, fala atry, w takim razie lecimy. Nie walczymy na równi z Anahitą. Napięt. O Jezus Maria, dobra, nadupcamy się tutaj, proszę państwa. O kurwa, nie! Jebnie, jebnie, nie zdążyłem! O kurwa, ty jednak zdążyłem? Nie mam pojęcia, co się wydarzyło. Ale jakie mam obrażenia robię dzięki tym moim upgrade'om, które poczyniłem? Dlaczego poprzedni ja tak się opierdala w tej chwili? Oho! O cholera jasna, dobra. Tym to mnie pierdolną i tu tak całkiem nieźle. Dobra, wyjść z tej bańki, to kluczowe chyba. Odbija wszelkie ataki jeszcze. Gdzie mnie? Przerzuciło na drugą stronę.
kurwa, dostał w szczeny, świetnie! Dobra, stary, ja nie reprezentuję zbyt wysokiego poziomu, sam muszę sobie tutaj poradzić, co? Holy boy! Hej! Dobra, siema byku, mamy tutaj falę Atry, powinna go całkiem nieźle sięgnąć, ja go jeszcze trochę pokroję. Mamy oczywiście drugą fazę, wystarczająco życia mu zabrałem, co się teraz dzieje? Halo? Odsunąć się? Ty? Co teraz? O kurwa! Ty? Dobra, okej, okay. Ty mnie grzmotnął, ale tym grzmotą mnie jeszcze raz! O, dobra, na spokojnie, wypić potkę, będzie dobrze. Dobra, nie mamy tutaj niestety, o kurwa, drugiego nazdow... O kurwa! Ty? Dobra, udało się, haha! Przedtem nie mogłem tego uniknąć, bo nie miałem za bardzo jak niestety, ale tym razem sytuacja wygląda inaczej, kolego! O kurwa, dobra, dwa cięcia w powietrzu, to jeszcze tutaj mu zrobiłem. Hoj! Dobra, tego nie dałem rady przeskoczyć, ale mamy kolejne fale Atry. O! Ty skontrowałem, skurwysy, nawet tego nie planowałem! Holy shit, jeszcze druga fala Atry, czemu nie? Całą masę obrażeń w tej chwili zamieniam, tak więc powinienem dać radę. Ej! Dobra, co teraz? Tym robi dings. Ja może sobie potkę dziabnę, ale nie, kurwa, nie, kiedy on mnie atakuje! Dobra, tutaj sobie tak strzela, ja... Oh shit, dobra, ale mogę w tej chwili go grzmotnąć, co? To jest idealna okazja, dobra? My to dwa takie ataki... O, cholera jasna, taki jeden duży, dość mocno zasięgowy. Pies mi szczeka w tej chwili. Aha, nie zdążyłem tutaj się schować niestety w żadnym wolnym miejscu. Ale kurwa, jakie mu obrażenia zadaje niesamowite. Co się tutaj dzieje? Nie ogarniam. Czy on mnie teraz odbije? Nie, mam nadzieję, że nie. Ha. Skurwysynu, bum, jeszcze jedna fala Atry, czemu nie? On też robi super atak. Kurwa, no i mi zmarnował mój niestety, co mnie bardzo smuci. Moje fale nic mu tutaj nie zrobiły. Wyjść z tej bańki. Dobra. Nie! Dobra, prawie go zaatakowałem i zmarnowałem potencjalnie moją okazję na spokój. O! Dobra, jeszcze jedną taką falę puścił ty. Gdzie mnie kurwa zamknęło? O nie! Pokroiło mnie teraz. Czy ja... Przepraszam, gdzie ja się kurwa znalazłem? Co ja mam teraz ze sobą zrobić? Czy ja przez to... Jak ja to kurwa wlazłem? Dlaczego nie mogłem mnie... O... Ja zgliczowałem tę walkę, co się kurwa stało? Wyszedłem za arenę! O nie wyszedłem za arenę. To co się tutaj kurwa działo takiego dziwacznego? Dobra, robi jeszcze jeden atak, ja jeszcze jedną potkę chcę sobie wypić. Oj, dobra, na spokojnie, teraz będę się kurwa tagował. O, cholera jasna, co się ze mną dzieje? Cofnął mnie kurtas w czasie. Dobra, tego to się nie spodziewałem nawet, że on potrafi takie rzeczy robić. Czy on kontruje wszelkie moje fale Atry? O, oberwał? Nie oberwał? Nie wiem, zabierało mu to życie? Chyba tak. Co się kurwa dzieje? Jak ja ogromnie w tej chwili zyskałem na obrażeniach i na tej Atrze, którą zyskuję z tego, że on bije mnie. Dobra, walczymy. Walka czasu ma tutaj miejsce. My son, you will earn the Seamorg's blessing. Then, as per tradition, I will reveal your regnal name. Czy on jest synem tego Dariusza, o którym czytamy w całej tej górze? O, mighty Seamorg, protector of our people. I, Darius, have come to present to you my son. Jak nic, on jest pewnie synem Dariusza i przyszedł tutaj po to, co mu należne. He shall one day become king. The reign of the House of Darius is over. Tomiris? What is this? Tomiris! No! Ah! Live, Bahram. You must live. Holy shit. Co on z nim zrobił? Przeniósł go w przeszłość może? W przyszłość, przeszłość? Król Dariusz, o Jezus Maria. O, no dobra, takiego twistu się nie spodziewałem. You are the rightful prince. I prefer to leave such meaningless titles to humans. I have left your world behind. Dlatego tak się poczuwa do bycia niekoniecznie śmiertelnikiem. It is my sacred duty to recover its powers. For the one who wields them will be equal to a god. You have completely lost your mind, Varum. These powers are mine by right. This is far from over, Sargon. Anahita. Why did she betray us? She never did. That doesn't matter anymore.
Ona też umiera tutaj. She was tough on us. W pułatkach czasu. And yet, she gave her life. I know what you're thinking. What do you see at the end of your blade? I think I understand now. Połączymy się w jednego supa ni... Aha! Cofnęliśmy się w czasie i zajęliśmy miejsce Sargona, który był z wtedy. Świetnie! Mam wrażenie, że to troszeczkę popierdoli jakby flow czasu całego, który się tutaj znajduje. Tkanina świata, szarfa Sargona. Naładowana Atron dowolnie się rozciąga i wije. Naciśnij krótko prawy bumper, by Sargon szybko przemieścił się w stronę celu. Przytrzymaj, żeby przyciągnąć cel do Sargona. Kurwa, jeszcze więcej sposobów na walkę. Krótkie naciśnięcie pozwala docierać w niektóre miejsca. Przytrzymaj na niektórych pozwala je przyciągać. W ten sposób zmieniać układ otoczenia. Sargon może też sięgać wrogów na ziemi lub w powietrzu, gdy krótko naciśnie RB. Możesz też ściągać ich do siebie albo pozbawiać ich osłony, zależnie od jej ciężaru, jak przytrzymasz RB. Kurwa, upgrade szarfy. Ale książę żyje, to jest niesamowite. Co się stało? Hassan, I have something to tell you and I need you to believe me. Sargon, you are the only one I trust right now. Tamiris, your mother, murdered King Darius. She usurped the throne. The Simorgh never perched on her shoulder. No to ciekawie. Hassan, I'm sorry. Don't be. I never found she wore her title well, nor was she motherly. Czyli w takim razie Anahita porwała go i przytaszczyła tutaj po to, żeby on zyskał tę moc Simurga, ponieważ nie należała mu się prawowicie. To od początku była hochsztaplerka, Anahita była wierna Tomiris, aczkolwiek jej pobudki od początku były skurwiałe. People suffered for 30 years without the Simorgh because of her. I am sorry about your mentor, Anahita. She told me she was following orders from Tamiris. Then Anahita was manipulated into doing her bidding? Just as I was pressured to maintain face. Why even have me kidnapped? There's one more thing. I'm listening. Varum is the son of King Darius. Is that why he tried to kill me? For revenge. All I know is that all of this has allowed us to see Varum's true colors. Varum may be the rightful heir, but he's far too dangerous. We must stop him. Może gdyby nie Tomiris, jej zdrada, zabójstwo Dariusa. Chociaż nie, ona Dariusa nie zabiła, ona coś innego mu zrobiła. Wyglądał, jakby się waliła na niego budowla cała dookoła. Gdyby może nie ta cała sytuacja, to Varum nie byłby takim skurwiałym człowiekiem, ale przez to, że ona przyszła, zamordowała mu de facto ojca. On musiał się z nim rozdzielić, dał mu ostatnią kropelkę mocy tego Simurga, przez co tak naprawdę moc Simurga zniknęła. Nie było już błogosławieństwa dla władcy, które zwykle ten Simurg dawał, to rozpierdoliła się cała ta góra Kat i wszystko, co tutaj się podziało, wszystko jest winy matki tego typa. Right. We must protect the people more than anything else. I can help you with what I've learned through scriptures and legends. Varum spoke of recovering powers. That means he's after the heart of the Simorgh. It's at the Simorgh gate. But to gain access, you'll need the key of kings in the Tower of Silence. No, yeah, it's so. You must retrieve it. Hassan, you're helping me more than you know. Godspeed, my friend. Holy shit, powrót do przeszłości ukończony. No dobra, powróciliśmy niby do przeszłości. Na szczęście cała moja mapa została odkryta. Czyli tak jakbyśmy poszli do... Albo raczej przeszłość przyciągnęli do nas. Holy shit, a się kurwa podziało. Ja jestem naprawdę pod wrażeniem. Nie sądziłem, że w taką stronę pójdzie cała ta fabuła. Ale jednak Varum synem... O, i co tutaj? Naciśnij... O, jakie zajebiste. Ale teraz powiem wam, nawigacja będzie totalnie popierdolona. Coś tak czuję. Mogę sobie wrócić tutaj tym przyciągnięciem. Zajebiście, nie dość, że mamy zrywy, double jumpy, klonowanie, wracanie, przyciąganie, manipulowanie. To jeszcze to w walce oczywiście może być wykorzystywane. Tak więc już nie mogę się doczekać, jakich wrogów teraz w tej ostatniej lokacji gra rzuci we mnie, żeby tylko przetestować moje umiejętności używania tego gówna. Tutaj możemy sobie teraz w końcu przejść. Moment, hopnijmy sobie tutaj, żebym tylko czegoś nie zdupcił teraz. Czy ja byłem w tym miejscu? O nie, nie, znacznika, nie chcę znacznik, usuń go w pizdu. Mogę sobie hopnąć teraz
teraz szybko ruszyć w stronę wroga. O mój Boże, tak, potrzebowałem tego tak dawna, żeby bić się z tymi skurwysynami latającymi. Teraz w końcu jestem wolny, mogę być szczęśliwy i bić się z nimi tak jak od samego początku, od zawsze powinienem był być w stanie się z nimi bić. Aha, cholera jasna, dobra, ty, bo mogę zrobić to, mogę też przyciągnąć się tak i napierdalać jak szalony, ha, ha, ha. Holy shit, dobra, to odmienia wszystko, naprawdę. Ja takie jeszcze, kurwa, obrażenia zadaję. Co prawda, nałaziłem się troszeczkę, żeby zdobyć te pieprzone, jak to się nazywa, sztabki. Nałaziłem się troszeczkę, żeby nafarmić wszystkich odłamków potrzebnych mi, żeby to sobie kupić. Wyzerowałem się praktycznie, ale ostatecznie, jak tak patrzę, to było warto. Dobra, ja wiem, dobra, o co chodzi z otwieraniem tego. Muszę przytrzymać, żeby przyciągnąć i drzwi nagle stoją otworem. To samo zresztą mogę zrobić tam na dole. Muszę pamiętać, że mam dwie funkcje tej szarfy, czy też bicza, no właśnie, przyciągnąć i możemy zasuwać. No dobra, zajebiście, podoba mi się teraz, naprawdę, moje możliwości są znacząco rozszerzone. Jeszcze jak to wszystko będzie się kombić ze sobą, to już w ogóle magiczne rzeczy się tutaj dzieją. Tam mogłem się przyciągnąć, aczkolwiek w tej chwili nie za bardzo mi pozwala. Dobra, nieważne, drzewo tam, tutaj jeszcze jakieś zejście na dół, teraz to mam ochotę nagle zasuwać tutaj wszędzie dookoła, badać co się tutaj... znajduję. Dobra, wiecie co? Może jednak nie będę tam złaził. Jedyne, co mnie tam czeka, to śmierdzi pożoga. Poproszę chociaż drzewo. Swoją drogą, ta walka poszła, powiem wam, niesamowicie sprawnie. Jestem aż pod wrażeniem, jak bardzo sprawnie. Nie spodziewałbym się, że aż tak, ale jednak upgrade'y robią swoje. Przez jak długi czas ja byłem upośledzony w tej walce, przez to, że sam sobie... jakby utrudniałem życie, nie zbierając tych wszystkich upgrade'ów. Coś czuję, że dość długi. Mamy tutaj szybką podróż. Bueno, zajebiście. Dobra, jakaś wieża. Coś tam musimy zdobyć. Znajdź klucz królów w wieży milczenia. Tam, mam wrażenie, jest jakaś sugestia, żeby przejść. Tutaj możemy sobie myknąć prosto z tego. Jak tam dotrzeć, kurwa? To jest dobre pytanie. Może tędy powinienem pójść dalej do przodu? Tutaj jest ta lokacja, gdzie się przechodzi od Kachewy, czyli naszej pani Kowal. Ale czy ja tamtędy powinienem pójść, przejść i potem dalej badać sytuację? Nie wiem. Na pewno odpalę. Na razie pójdziemy sobie tutaj w prawo. 20 strzał jeszcze, swoją drogą stary ja nam pomagał oczywiście w tej walce. To nie jest tylko i wyłącznie moja zasługa, to coś nam udało wszystko zrobić. Ej, Jezus Maria, tak! Teraz w końcu da się, kurwa, walczyć z tymi przeciwnikami pieprzonymi. Niesamowite. Dlaczego pies znowu szczekasz? Muszę zobaczyć. Dobra, jak zwykle sprawdzanie tego, na co pies szczeka, jest kompletnie bez sensu. Mieliście taką sytuację, że mieliście psa, który mieszkał całe życie w bloku, a potem przenieśliście się do domu i nagle okazało się, że wasz pies jest, kurwa, typowym burkiem, który tylko i wyłącznie czeka, żeby cały czas oszczekiwać każdy jeden, kurwa, samochód, który tutaj w okolicy się znajduje. Dobra, bo ja tutaj zginę w pizdu, tak się skończy moje zgłaszanie na dół. Pierdolę! Te łucznice, które tutaj ciągle do mnie biją. Ja mogę mieć wysokie obrażenia, ale one mają wyższe. Pytanie, czy ja pójdę gdziekolwiek w prawo? Nie wydaje mi się. Cała ta lokacja wydaje się być trochę jakby ograniczona. Cholera, no muszę spróbować. Oj! Dobra, no spokojnie. Ewidentnie mogę tutaj w dół spadać, ale jak bardzo? No dobra, bardzo, bardzo. Te drzwi są zamknięte dla mnie w tej chwili, nieważne. Cyk, do tego przyciągnięcie i do przodu. O, to jest tak płynne, tak zajebiście satysfakcjonujące jest wykorzystywanie tego. Co się tutaj odpierdala? Halo, co to jest? Kim jest ta baba? A warrior bearing a royal sash? Architektka? Czyżby całej góry? I am Meriem, royal architect of the citadel, appointed by King Darius himself. Go on then, you honor me in turn. It's an honor to meet you, architect. So the traps, those are your designs. O, ta suka, jak się zemścimy? An admirer. You're welcome. Yes, puzzles, secrets, technological marvels. Fortifications are my specialty. Must keep the city safe from marauders. Oh, but the city is so much more. The elevator? My idea. Much of it is very impressive. Even if some of it is dangerous. W sumie to takie raczej czasy, kiedy windery nie były zbyt powszechną rzeczą. My true marvel are still in my workshop. I'm sure you'd like to see them. I might. Oh, I can't let just anyone in. It has to be someone worthy of the honor. I've hidden treasures around the city. Find all of those, and I'll let you inside my workshop. O Jezus, nowa misja. Ja chyba wiem, o co chodzi. Actually, you might be if you can't manage. If you fail, just admire the genius that created it. That should make you feel better. Go on. You're off to a good start.
Mamy tutaj to, o właśnie, mamy tylko jedną zagadkę zrobioną, rozświetloną. Zastanawiałem się cały czas, dlaczego, i w końcu teraz uzyskałem odpowiedź. Tutaj była ukryty chyba jeden płatek albo miejsce na amulet i ewidentnie mamy tutaj taki sam symbol, jak krąży tutaj, takie wiecie, no chyba jak to troszeczkę opisać, ale jest, nawet jak wejdę tutaj, no nie, nie wchodzę do końca, ale jest podświetlone. Jest dokładnie ten sam kształt, który jest tutaj i przy tym jeszcze jakaś liczba jest 9. Ile ona powiedziała, że ich jest? Właśnie 9, może nawet więcej? I pierdolę, to ja tyle tej cholernej mapy zwiedziłem i tylko jedną taką zagadkę jak na razie udało mi się odkryć. Nie kojarzę żadnej innej, która potem by mi się pojawiła w formie takiego wyświetlanego numerka, więc kurwa. Tu jeszcze jakieś skarby mam oznaczone, zaznaczone też do rozkminienia, może w wolnej chwili. Nie skończymy tej gry w tym odcinku, tak więc o Jezus Maria. Ale jak kurwa dotrzeć tam? Nie chcę łazić tutaj z wami i cały czas tylko jakby biegać po losowych korytarzach, więc chyba sobie szczerze mówiąc sprawdzę po prostu, jak się stąd przedostać do mojego kolejnego celu głównego. To będzie chyba nowy obszar, jeżeli dobrze mi się wydaje. Czy ja wejdę sobie tędy? Dobra, wejdę sobie tędy. Jest okej. O to chyba wręcz chodziło, żeby tędy sobie wrócić. Dobra, do szybkiej podróży zatem i zastanówmy się nad naszym kolejnym celem, ale tak jak mówiłem, przydałoby mi się rozkminić po prostu którędy, więc bryby. Dobra, cały mój research sprowadza się do jednego. Muszę faktycznie pójść dokładnie tam, gdzie myślałem, że muszę pójść. Czyli do schronienia, do naszej kowalówny, a potem mykamy, ojej, ojej, w jej bazie, w prawą stronę, żeby dotrzeć. Uwaga, do czegoś, co mi misja mówi, że nazywa się Wieżą Milczenia. Akurat ten obszar nazywa się Wieża Ciszy. Nie wiem, jakoś nie sprawdziłem, jak to dokładnie się nazywa na mapie, kiedy sobie tam najeżdżałem, ale to nieważne. Lecimy przed siebie, moi drodzy. Aha, jak to w ogóle moje sztabki? Mam 0. No i 4 Xerxesy. Sporo tych Xerxesów musiałem gdzieś po drodze zużyć, chyba ze 4. Na różnorakie upgrade'y. Czy to amuletów, czy to może jakichś innych... nie no, chyba tylko amulet. Kołczan, nie kołczan? Nie jestem do końca nawet pewien, co mi tam zużywało te moje Xerxesy, ale coś jednak to ostatecznie zrobiło. Nieważne, lecimy przed siebie. A no tak, te skurwysyny będą tutaj wybuchać cały czas, niszczyć mi życie. Ja bym chciał jakieś drzewo tutaj zobaczyć najchętniej, żeby mieć jakąkolwiek formę zapisania mojego progresu, żebym wiedział, że nie idę tutaj na marne. Mam wrażenie, że docieram już teraz całkiem sprawnie przed siebie, znaczy sporo lokacji mamy do przejścia, ale nie zmienia faktu, że jestem chyba w dobrym miejscu. Tutaj nichu ja dalej nie pójdę. Bardzo smutne. Nawet mojego czakrama nie dam rady magicznego użyć, żeby sobie tam myknąć. Ale czy to oznacza, że nic tutaj nie zrobię? Czy to oznacza, że będę musiał przejść jednak tamtędy? I myliłem się? Bo tutaj nie przejdę na pewno. Tak więc zobaczmy, ponieważ jeżeli nie tędy, no to tak naprawdę ilość moich możliwości się znacząco w tej chwili zmniejsza i będę musiał szukać innych. Ojej. Dobra, jeszcze więcej strzał, naprawdę. Dobrze, że sobie kołczan zupgrade'owałem, bo on może być w tej chwili konieczny do mojego dalszego przetrwania. Czy oni w ogóle wychodzą bezpośrednio potem z tego? Czy ten lód zostaje w powietrzu po wsze czasy? Nie no, po chwili się rozpada, ale nadal wydaje się być denerwujący moment, bo ja mogę, mogę przecież zrobić sobie tak, przenieść się potem tutaj, teraz zrobić, o kurwa, no tak, z tego kolce wychodzą, zaraz zginę tutaj po prostu chopcając dookoła. Dobra, mikstura i do przodu, tego, dobra, na spokojnie, w lewą stronę, tego mogę dziabnąć, oczywiście jeszcze w niego wlezę, dlaczego by nie? O, obecność tego tutaj trochę, mogła mi życie zniszczyć, na szczęście się to nie stało. Czy ja cokolwiek tutaj jakby sensownego będę z tego miał, że ja tutaj cały czas zasuwam? No dobra, trochę kryształów. Niech będzie. Może jeszcze na jakieś upgrade'y się przydadzą, chociaż trudno mi teraz powiedzieć, ile mi tego jeszcze grania i upgrade'owania tak naprawdę zostało. Czy będzie mi się chciało zdobywać kolejne sztabki, jeżeli one okażą się być tutaj kluczowe dla mojego dalszego progresu? To się dopiero okaże. Dobra, ten sobie wybuchnie, ten sobie nie wybuchnie, tego też mogę postrzelić. Nic tu kurwa nie ma. Mogę sobie co najwyżej zejść tutaj gdzieś na dół, zeskoczyć, o ile nie wpadnę w sidła śmierci tylko i wyłącznie tutaj. Ale wydaje mi się, że nie. O, a jednak zdecydowanie kurwa tak. Dobra, mapa przynajmniej odkryta. Dobra, ale moment, bo ja tutaj mogę zrobić to, Ho! Okej. Po chuja to zrobiłem? Cokolwiek tutaj jest? Tak, coś tu jest, ale jaja, dobra. Co, znajdźka fabularna, naprawdę? Przedmiot kolekcjonerski, posążek boga Ładżu, albo Łaju, nie jestem pewien. I jak ja mam teraz stąd niby wrócić? Okej, dobra, no jakby... Wydaje mi się, że absolutnie jedyna dla mnie szansa to będzie podróżować jakoś tędy. Dobra, double jump, tutaj cyk, pyk, teraz zium, bum, prosto w to. Teraz mamy jeszcze jedno. Jestem, kurwa, tutaj? Co to jest za miejsce? Może to jest właściwa trasa, którą muszę podążać? Kto wie? Jest taka opcja. Mamy chłopaka. No przecież to jest, kurwa, młody książę, jak nic. On jest ubrany nawet tak samo. A to jest młody Varam, o Jezus. I see his face.
I see myself standing there. Oh. My father is dead. Murdered. I'm sorry, Vara. And I know of the other one. Sargon, you told me to control my power. And I did. But the other me, he didn't learn. Czyli to migotanie takie, to dzieciak, on miał takie glicze w sobie, przeskakiwał z jednego miejsca na drugie, znikał, o tym pojawiał się gdzieś indziej, czyli to jest umiejętność Varama. Tylko tak jak on teraz mówi, my daliśmy mu poradę, żeby nad tym zapanował, a nasz niestety mentor w Nieśmiertelnych chyba trochę inne miał podejście do tego. Kurwa, zaczynają się mieszać te wszystkie postaci. He lost himself. Each of us has our own path to travel. It's the choices along the journey that decide who we are. But Sargon, I have no path. I leap across time, and yet I'm still a boy. I'm a traveler who can leap, and yet I'm still stuck in the same place. Maybe not, Varum. Maybe it's a path you can't see yet. A better one. Cholera, czy my tutaj naszymi wszystkimi krokami doprowadzimy być może potencjalnie zaraz do tego drzewa wrócę zamiast pójść do góry? Coś czuję, że będę musiał się wybrać tutaj, jeżeli chcę jakikolwiek progres zrobić, no ale nieważne. Tutaj tego mogę się chwycić, mogę sobie zejść na dół. Nie jestem pewien, co się stanie, jeżeli będę szedł dalej tą ścieżką, którą sobie tutaj wymyśliłem, ale wiecie co? Teraz to jestem zaintrygowany, żeby zobaczyć, dokąd mnie doprowadzi. Może skończy się tak, że pokonamy złego Varama. A co to kurwa jest? Jezus Maria, dobra, to tutaj chyba będę klucze jakiegoś magicznego potrzebował. Nie, moment, mogę to pociągnąć. Haha, okej, okay, dobra. Nieważne, prawie to ojebałem, ponieważ nie, już byłem gotowy nie sprawdzić, co tutaj jest do roboty. Może pokonamy naszego mentora Varama. Może dzięki temu będziemy w stanie jakby wprowadzić z powrotem na prawowity tron młodego Varama, którego tutaj spotykamy, który nie jest zniszczony przez, wiecie, lata nienawiści do tej królowej Tomyris i do tego księcia, który przejął władzę, chociaż wtedy księcia to mogło nawet jeszcze nie być. Może uda nam się spotkać tego Dariusa, może połączymy z powrotem rodzinę, może będą szczęśliwi i wszystko będzie fajne. A może sobie tutaj zdecydowanie za dużo dopowiadam. Tamta ścieżka w dół, mam wrażenie, będzie mnie wiodła z powrotem do tamtego drzewa, do tego biomu drzewnego. O kurwa, a kim wy jesteście? Ej, boy! Dobra, oczywiście, nieważne kim są, jest już dwóch, trzech. Nie mogło być za miło, żebyśmy sobie ciągle tylko mykali tutaj i zbierali zasoby, co? Trzeba będzie w końcu kogoś najebać. Na szczęście moje zdolności najebywania są akurat całkiem niemałe w tej chwili. Nadal nie jestem pewien, czy ja idę w ogóle w dobrą stronę, dobrą ścieżką, czy powinienem iść na górę, w dół, w prawo, w lewo. Raczej powinienem piąć się do góry. Tutaj to w ogóle nie dam rady przejść nawet. Ty, ale ja mam to. Ej, piękny wir. Dobra, zajebiście. A jak chłopaki będą chcieli mi zadawać obrażenia, to doprowadzi to tylko i wyłącznie do jednego, do lepszej generacji Atry, a potem jeszcze większej częstotliwości napierdalania tymi moimi cudownymi atakami. Dobra, jak na razie tutaj powiedziałbym, że nawet, że idzie. Przyciąganie się do tych trójkącików dało mi zdecydowanie dużo nowych opcji, jakby jeżeli chodzi o poruszanie się wszędzie dookoła, ale to tak pięknie, płynnie i fantastycznie się ze sobą łączy, że w wielu przypadkach wydaje się to być wręcz intuicyjne. Tutaj double jump, tutaj przyciągnięcie, tutaj to, ha! Wiedziałem, że ta ściana jest jakaś kurwa zbyt pusta. Może to jest tylko skrót? Dobra, wiecie co, nie będę narzekał na skrót. To tutaj było zbyt oczywiste, że coś się tutaj musi jeszcze znajdować. Dobra, oj! Ja się tutaj muszę śpieszyć, cholera jasna. Holinder! Dobra, skończył mi się double jump, nie mogłem tam sobie... Znaczy, przepraszam, skończył, zużyłem go sobie w innych okolicznościach. Do tego się mogę przyciągnąć i jesteśmy dalej. Coś tam się może u góry znajdować, jakieś kryształy, jakaś pierdoła, ale aż tak mi nie zależy, żebym teraz inwestował swój czas we wchodzenie tam. No, kolejne mamy tutaj magiczne ściany. Widzę, że cała ta wieża ciszy to kryje w sobie wiele, kurwa, tajemnic. Co tam jest? Xerxes? Pierdolę tego Xerxesa. Naprawdę, mam taką trochę cichą w sobie nadzieję, że obędzie się już bez większego upgrade'owania praktycznie do końca gry. Nie wiem, jaka walka będzie mnie jeszcze czekała. Domyślam się, że będzie to Varam, który w jakiś niestety sposób zdobędzie tą całą moc Simurga i trzeba będzie sobie z nim poradzić. No ale kto wie, może jednak z czymś innym będziemy się mierzyli. Młody Varam, stary Varam, Anahita wróci do życia, wkurwiona królowa Tomyris tutaj przybędzie na przykład, żeby jednak utrzymać tą swoją władzę. Nie wiem, czego się tutaj tak naprawdę spodziewać. Biorąc pod uwagę to, czego się w tej chwili dowiedzieliśmy na temat naszych tutaj wszystkich przyjaciół i postaci, to naprawdę można się spodziewać wszystkiego. Okej. Ty kurwa! Dobra, moment.
Bo ja mogę zrobić to. Jak ja mam teraz tam dolecieć, powiedzmy? Nie, nie dam rady się chwycić tej ściany. Dobra, wiecie co, w dupie to mam. Ty, a moment, inaczej. Czy ja mogę do tego strzelać z łuku? Pewnie mogę, tylko muszę uważać. Dobra, mogę jednak strzelać z łuku. Tylko, że kurwa przepada większość tych kurwa kryształów, które ja tutaj rozdupcam. Mylą mi się przyciski, naprawdę. Zaczyna się już tego robić na tyle dużo, że mi się zaraz to wszystko podupcie. Jeszcze trzeba brać pod uwagę kąt, pod jakim złapiemy się tego naszego chwytaka. Linka z hakiem, czy inaczej jakby tego nie nazwać. Bo zależnie od tego, z jakiej perspektywy chwycimy, w to nas wyrzuci po przyciągnięciu się. Więc tutaj wiecie, matematyka, fizyka, różne tego rodzaju rozkminy są potrzebne. Ale damy radę, damy radę. Kto da radę, jak nie ja? Jeżeli ktoś się tutaj miał zadeklarować, że ukończy cholernego The Lost Crowna, to będę to kurwa ja. A tylko dlatego, tylko i wyłącznie dlatego, dobra, sznury są po to, żeby móc się trzymać tego lodu w miejscach, gdzie normalnie by się nie dało go w ogóle trzymać. Robię to tylko i wyłącznie po to, żeby zrobić na złość każdemu, kto mówił, że nigdy tej gry nie skończy, okej? To jest mój główny powód. Zaraz mniej więcej na równi, ale troszeczkę dalej jesteście... O! Dobra, to było kompletnie przypadkowe, ale wyszło całkiem nieźle. Zaraz praktycznie na równi, chociaż troszeczkę dalej są wszyscy, którzy po prostu lubią oglądać Prince of Persia w moim wykonaniu, albo po prostu lubią oglądać popa. O kurwa. Tak więc pamiętajcie, ja jestem napędzany nienawiścią i to jest tutaj chyba najbardziej kluczowe w tym wszystkim. Ej, ej, fala Atrys, kurwy synu. Jakie obrażenia zadaje ogromne w tej chwili z tych mieczy, naprawdę. Jest to cudowne, jestem ogromnym fanem. Dobra, moment, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, przyciągnięcie, trzy. Mamy łuk, mamy strzały do przodu. Widzę tutaj ślady drzewa. O kurwa, dobra. Czy ja muszę się z nim bić? Powiem wam tak, bardzo chętnie to zrobię, jak tylko kurwa uruchomię to drzewo. Możemy sobie zejść i wtedy się napierdalać ile wlezie, chociaż to też nie będzie chyba zbyt konieczne, tak mi się wydaje. Mam wrażenie, że w ogóle teraz, gdybym zaczął zasuwać z powrotem po tym świecie, tam nie przejdę oczywiście, może będę musiał go pokonać, a może przejdę sobie tędy, prosto do skrzyni, haha! Dobra, co tam kurwa, kolczaści? O Jezus Maria, oczywiście, że ten... No dobra, szczel! O! No nie do końca wyszło, kurwa, to też nie wyszło. Dlaczego ja zawsze czekam na moment, żeby cwaniakować? Nigdy mi to nie wychodzi. O kurwa, ty mimik! Zeżar nie skurwysyn, halo, walcz! Ten, nie Waram, tylko Sargon. Co za pała z ciebie jest? Halo, skrzynio, dobra, unik, to tamto, ty. Jeszcze wyrzuca tutaj jakieś skarby śmiertelne. Ty, byku, dobra, fala Atry, po prostu. Tyle mam teraz w tej chwili tej Atry ładowanej, że ja się będę ograniczał. Aha! Ty, bo jeszcze mnie odjebie. Dobra, niech będzie kolejna, on już nie żyje, co? To jest kurwa kolejna sztaba. To ja poproszę jak najbardziej. Nie wiem, czy mi się przyda jeszcze do czegoś. Jeżeli poprzedni upgrade mieczy kosztował 3, to kolejny będzie pewnie kosztował 4. A na to mnie zdecydowanie teraz nie stać. No dobra, tutaj mamy tego delikwenta, który mam wrażenie będzie... Oj, kurwa, ale mi wydupcił, Jezus Maria, dobra. Mogę się do niego przyciągnąć, aż to brzmi jak bardzo słaba taktyka. Ty jeszcze... On to jest trumna na jego plecach? Gościu sobie tutaj przyzywa posiłki, halo, nielegalne. Przyzywa, nawet nie przyzywa, wyciąga prosto z pleców, co za kutas. Ale pokonywani są całkiem sprawnie, naprawdę. Ten upgrade jednego pierdołowatego amuletu, który zamienia odnoszone obrażenia w Atre. O, dobra. Tutaj mamy, widzę, chyba potrzebne, kurwa, bardzo duża dokładność w moich zrywach, żeby to mi się udało. Ten jeden upgrade amuletu, który zamienia odnoszone obrażenia w Atre, mam wrażenie, w moim przypadku może odmienić mi po prostu rozgrywkę. Większość ludzi pewnie by powiedziała, tam kurwa chujowy ten amulet jest, no ja nie planuję w ogóle obrywać, wolę wziąć coś, co da mi, nie wiem, większe możliwości bojowe, ale dla mnie to jest perfekcyjne. Bo akurat Atra nie ładuje się super szybko, a z tym amuletem i dużym wpierdolem, który się dostaje, o, c'est magnifique. Święty przedmiot, zdobiona klamra. Czy tutaj da się iść do przodu? No na pewno się da iść do przodu, ale da się tutaj też pochopcać po tych oczywiście wystawiających prosto w naszą twarz i jakby inne organy dzidy. O! Okej, dobra, czekajcie, tu mogę się jakby poprawić, zerwać jeszcze raz. Cyk, pyk. O nie, kurwa, jeszcze raz przyściutko do oklikania, Jesus. No dobra, spróbujmy na razie w... A dobra, wiem dlaczego są te takie podnośniki w tych miejscach, ponieważ skorzystanie z tego resetuje mi double jumpa. To jest najważniejszy chyba feature tego. O! Nie! A, kurwa, za wcześnie! Czy ja mam w ogóle po co tam iść? Czy tam się nie okaże, kurwa, że zaraz, że jest tam jakiś chujowy Xerxes, którego ja w ogóle teraz do szczęścia nie potrzebuję? Coś czuję, że dokładnie coś takiego tutaj znajdę. Dobra, mamy double jumpa dalej zachowanego. Hej, hej, okej, okay, dobra. Tu jest, kurwa, drzewo waka waka?
Ewidentnie. Czy to prowadzi do tego, który już znam? Nie? Otworzę sobie skrót. Tak, to wiecie co? Poproszę, niech te drzwi będą w dół. Strasznie skomplikowana, naćkana pułapkami, kolcami lokacja, która jakby istnieje chyba tylko po to, żeby mnie wkurwić i zdenerwować. To mogę sobie pociągnąć do siebie, żeby zrobić swoistą windę. Od razu wjedzie do góry, więc nie wrócę na dół. Już myślałem, że mnie zamknę tutaj w jakiejś pojebanej walce w tej chwili. Dokąd ja zmierzam? Cały czas w górę i bardziej w lewo niż w prawo. Nie wiem, jakie tam smaczne rzeczy się kryją na prawo i być może i tak będę musiał tam wrócić, ale na razie progresujmy tutaj. Oho, no tak, oczywiście. Zajebiście dużo przeciwników. O kurwa, ała, ała, chłopaki! Dobra, zróbmy to. Wichura akurat zajebista na takich drobnych przeciwników w dużych ilościach. Ktoś jeszcze? Nie, tylko tych pięciu, czy tam czterech. Dobra, co w środku? Kryształy, 943. Mam wrażenie, że... O kurwa, zaczynamy powoli odpracowywać. Nie! Ależ kurwa, kombo przepotężne dostałem na paszczę. Halo, jeszcze jedna falatry. Czemu nie? Wypierdalaj tam w dół. Nie chcę się z tobą bić na legitnych zasadach. Ja tutaj chcę, wiesz, lecieć w chuja i jeść pomarańcze. To mój cel. Przepraszam, jak ja mam tam... Aha, dobra, czekajcie. Tutaj konkretna ilość tych kul chyba spada. Trzy? Tak, ewidentnie trzy. I potem dałbym radę wskoczyć na górę. Raz, dwa, trzy. Ho! Kurwa, na styk. O Jezus Maria. Dobra, znowu będą trzy kule. Tak, nawet widać, one tutaj zaczynają chyba dopiero spadać. Indiana Jones style. Okej. Na lewo, dobra. Okej. Znowu mogę się wspinać do góry, tylko znowu mam wrażenie, przydałoby się przeczekać te wszystkie kule, aż spadną. Tylko może w jakimś takim lepszym timingu. O! Kurwa, nie wierzę, że mi się to udało. Czy tam się coś kryje? Nie wiem, wiecie co? Nawet o to nie dbam, nawet o to nie dbam. Lecę sobie tutaj i elo. Oczywiście, że teraz te spadające lodowe meteoryty będą moim głównym przeciwnikiem, który będzie blokował mi w tej chwili progres. Ale wiecie co? Przyciąganie się do tej głowy jest tak cholernie satysfakcjonujące. Nawet ten odgłos, nawet ten feeling. Wszystko tutaj jest w tym zajebiste. Jestem wielkim fanem. Kurwa, mać! Nie! O kurwa, dobra, prawie. Teraz... Chuj, udało się. Tak troszeczkę powiedziałbym w oszukany sposób, ale wiecie co, nieważne, mi tam oszukiwanie nie przeszkadza. Teraz lecimy tutaj do góry, jesteśmy na tym, skaczę cały czas, ziemia praktycznie zaraz się pode mną rozpierdoli. Coś czuję, że ja w tym miejscu muszę pójść w lewo, a nie tutaj do góry i w prawo. Ale trudno, nie znam tych tras, nie wiem dokładnie jak mam iść. Oho, o kurwa, ty, kim ty jesteś? Aha, jeszcze sobie zryw na koniec zrobiłem. Fantastycznie, tego potrzebowałem. To jak nic jest jeden z tych kurwa zagubionych wojowników. Oj, oj. O, ty. Dobra, zadaję mu dużo obrażeń, znaczy on mi zadaje więcej, niestety. Mogę znowu z łuku do niego ponapierdalać tak naprawdę. Jeszcze jedną falę atrydupnąć, czemu nie? To jest chyba jeden z tych wielu, których mi, nie wiem, nasz ten mentor chyba kazał wypolować. Co? Tak, zaginienie wojownicy, o tak się nazywali. No i Xerxesik w nagrodę, jakaś tam pierdoła. Tego to akurat naprawdę nie potrzebowałem. Nie, przepraszam, to insygnia Persepolis, a nie Xerxes. Dobra, zwracam honor. Tylko że najebałem się strasznie, żeby tutaj dotrzeć, a jedyna moja nagroda to quest poboczny, którego robienia jakby nie planowałem nawet. No ale dobra, trudno się mówi. Nie kontroluję tego, co ta gra tutaj we mnie rzuca. Ty! Stanąłem sobie kurwa na tym, nie! A! Ty! Przeżyłem! Okej, okay, dobra, tutaj znowu mamy te kolczaste kurwy! Dobra, okej, okay, na spokojnie. Znowu muszę tutaj liczyć na mega farta, jeżeli chodzi o te pierdolone lodowcowe meteoryty, które spadają. No bo ja sobie normalnie tutaj nie zejdę! Holy shit, boy! Dobra, do tego się mogę przyciągnąć. Idę tutaj w lewo, schodzę sobie na dół i w odpowiednim taktycznym miejscu oczywiście musimy myknąć w dobrą stronę. Tutaj będą spadały te trzy kule, ja tutaj na prawo mam przejście, o właśnie, więc... Dobra, raz, dwa, trzy, fotkę sobie wypiję, mykamy w lewo, nawet nie w lewo, ja muszę iść w dół, kurwa, jak nic. Dobra, o! Trudno się mówi, idziemy zatem w dół. Jeszcze raz. Ten oczywiście będzie mnie tutaj napierdalał, chyba że się wycwanie i zrobię coś innego tutaj. Dobra, te trzy spadły. O kurwa, wyścig z ciosem! Dobra, nieważne, już żyję. Nie skrzywdzą mnie meteoryty, muszę o tym pamiętać, to najważniejsze. Nie widzę żadnych śladów do drzewa prowadzących, co mnie trochę tutaj demotywuje. Wolałbym mieć opcję zapisać sobie rozgrywkę gdzieś tutaj. Bo coś czuję niedługo mnie całe to miejsce konkretnie wychuja. Te w ogóle głazy jakieś takie szybsze się wydają być. A mamy w ogóle... A, cholera jasna, dobra. Szybsze to musi być. A, kurwa, to jest tajny pokój! Ja, cholera jasna. Dobra, moment. Czy ja muszę to w takim razie... O, to w taki sposób zrobić. Co tu będzie? Ukryta ściana. Wiedziałem. Tylko co mi to da? Przejście, którym miałem przejść? Czy może skróty innego rodzaju? Nie chcę się tutaj wjebać w coś straszliwie nikczemnego i złego dla mnie. Tam jest jakieś przejście, tam jest, wydaje mi się, kolejna winda. To mogę sobie pociągnąć. Co ja tam zaraz znajdę?
Jeszcze się okaże, że jedyne co znajdę to kurwa... Okej, okay, dobra, jakby o chuj tutaj chodzi? Ty, moment, przecież ty, dobra. Ja mam tutaj różnego rodzaju opcje, o których zapominam, kiedy dochodzą mi nowe, ja zapominam, że posiadam stare. Na przykład przenoszenie się do klona. Muszę też pamiętać, że mogę sobie oczywiście dupnąć tutaj magiczną podróż za pomocą czakrama. Tego też za bardzo nie wykorzystuję, a chyba powinienem, jeżeli chcę tutaj jakiś umiarkowany sukces odnosić. Teraz muszę wrócić na dół, zrobić jeszcze raz to samo, tylko że w odpowiednim momencie czmychnąć tam na lewą stronę, bo tam będzie dopiero przejście, które mnie interesuje. Więc tutaj... Ziup! A, kurwa, no naprawdę! Zły timing! Tak bardzo mógłby być 100 razy lepszy. Ale dobra, cóż, to ja witam w mojej bajce. Mam tak na co dzień. Ha! Okej, okay, dobra, na spokojnie. Jeszcze raz. Tutaj sobie zrobimy klona w takim razie. Pociągniemy tego skurwysyna w dół. Przeniesiemy się do góry. Teraz jedziemy windą up to top. No i co? No i gituwa. Gituwa gitara. Otwieramy skrzynię, skrzynia nasza. Kurwa, kryształki od łapki, naprawdę. Ostatnia rzecz, jakiej teraz potrzebuję. Naprawdę, to są pieprzone kryształy. Nie mogłem zostać pobłogosławiony czymś lepszym? Nie, bo po co? Po co, kurwa, mi takie rzeczy? Dajmy mu kolejne kryształy. Czy on chce robić upgrade'y? Nawet nie chce. No to chuj, dajcie mu kryształy w takim razie. Tu przejdę, nie przejdę. O, tutaj znowu mam wrażenie, jakiś klon by najlepiej podziałał, ale teraz to już nieważne. Ty, moment, czy jakby... Nie wiem, o... Zalt-tabowała mi się samoczynnie gra, intrygujące. Dobra, idziemy do góry zatem, co? Dokąd mnie to wszystko doprowadzi? Z czym ja będę musiał się tutaj zmierzyć? Ho, okej, okay, dobra, chyba coś w tym stylu muszę tutaj zrobić. Nieważne, będziemy stali na normalnej powierzchni, która nie ujebie mnie kolcami. To jest w tej chwili chyba kluczowe dla mnie. Ja mam wrażenie w ogóle, że mogłem wejść tutaj od jakiejś strasznie dupy strony. Czuję, że tutaj da się wejść, kurwa, bezproblemowo w tamto miejsce. A ja sobie wymyśliłem, że zrobię to mega pokrętnym sposobem. Dobra, tu znowu mogę zrobić ten trik. Jesteśmy trochę wyżej. Pewnie dało się to zrobić prościej, nieważne. Znacie mnie, lubię sobie znajdować oczywiście trudniejsze sposoby na zrobienie wszystkiego, kurwa. Okej. I w lewo, i dawaj. Dajcie mi drzewo, kurwa. Jak mało tu jest drzew. Ja wiem, że to mroźna kraina i tak dalej, ale drzewo. O, nie, myślałem, że to szybka podróż. To wygląda jakby było w tej chwili całkiem ładnie ustawione, aczkolwiek... Ahej! Kurwa, no i nie mogłem tutaj już zareagować nawet. Dobra, chłopaki. Łuk. Folotry! Let's go. No, nie zbiera się tak szybko, jak bym chciał, ale ostatecznie daje radę. Dobra, oni już nie żyją, nieważne. A myślałem, że nawet mi kryształów nie dadzą. Tak, no tutaj jakby widzę stronę, z jakiej powinienem się ustawić, ale co powinienem ze sobą zrobić teraz? Może... Nie, zdecydowanie nie. Tu mamy jakiś niby przycisk, też tego nie wykorzystam. Mam jeszcze jedną podkę. Zużytą papryczkę i drzewo, tak, dajcie mi je. Chcę wszystko odnowić, chcę wszystkich ożywić. Czuję się teraz naprawdę jak główny bohater jakiejś popieprzonej książki dla nastolatków, ale tak, chcę wszystkich ożywić. Uda mi się. Drzewo w tę stronę? Ty, ale przejście sobie tutaj przynajmniej odblokuję. Przejście, na które się natknąłem ewidentnie zajebiście dawno temu. Nadal nie miałem okazji do niego wrócić. You found Camia. Zajebiście. Ty, a pogadajmy z nim, może ma coś ciekawego do powiedzenia. Halo, halo? The Tower of Silence. I only know of it by legend. It is ancient, older than legends, by centuries and centuries. The rituals are very secret. All must be done exactly in order. It's the only way to evade the demons and stop them from taking the bodies. Dobra, będę liczył na to, że wszelkie teksty o rytuałach, które trzeba przeprowadzić w odpowiedniej kolejności, bo demony, można sobie wsadzić między bajki i są związane z jakąś kompletnie nieistotną dla mnie w tej chwili czynnością. Okej, dla mojego własnego dobra wolę założyć taką narrację tutaj. Spróbujmy jeszcze przejść kawałek dalej do góry, jak już tak fantastycznie mi ten cały platforming idzie, no to kurwa, ja się mam zatrzymywać. Tam mamy jakieś odłamki, kryształki i na tym mi nie zależy. Jak już wiem, że tam się to znajduje, to przynajmniej wiem, że nie chcę tam iść, co? Kolejna jakaś taka dzika lokacja ze swoim własnym symbolem, cokolwiek ona by nie oznaczała, tego możemy tutaj, ej, wypierdolić. Jesteśmy coraz bliżej, moi drodzy. Nie zdążymy w tym odcinku dotrzeć tam, gdzie gra by chciała, żebyśmy dotarli. Ale gdzieś dotrzemy, to pewne. A na razie tak sobie badam w sumie okolice, żeby zobaczyć, co tutaj jest do znalezienia. Żadne tutaj, powiedziałbym... A, o kurwa, na styk, udało się. Bez żadnego najmniejszego sensu dla mnie teraz, ale się udało, więc moje ego rośnie.
nic tutaj, powiedziałbym, nie sugeruje mi, gdzie powinienem się w ogóle jakby w tej chwili kierować. Więc jedyne, co mi pozostaje, to troszeczkę na YOLO. Aha! O kurwa, nie, byku! Dobra, paladry. Moje ulubione w tej chwili rozwiązanie, ze względu na częstotliwość, jaką mogę tego używać. Dlatego jedyne, co mi, tak jak powiedziałem, pozostaje, no to po prostu lecieć przed siebie i liczyć na to, że idę w dobrą stronę. I wspinać się w sumie cały czas też w górę, ponieważ cała ta wieża, no to jak jedno jest pewne na jej temat, to że muszę iść do góry. Bardziej niż w poziomie, to w pionie. No to dobra. Siup! I siup! Fantastycznie to działa! Naprawdę! O, do tego to się akurat przyciągać nie chcę. Tego mogę do siebie przyciągnąć. Jakby nie chciał ze mną walczyć, to żaden problem. Tego też mogę w ogóle z łuku postrzelić, żeby się go pozbyć na prędkości. Tam mamy takiego sznyta. Jeszcze raz do góry. Ty, wypierdalaj! Okej. Okay. Mogę iść w lewo, mogę iść do góry. Co się znajduje tutaj? Nic konkretnego. Zablokowane przejście. Cudownie. Przynajmniej to jest teraz dla mnie jasne. No to co? No to jeszcze raz do góry. Siup. I teraz w tym kierunku, tak mi się wydaje, żeby jakby właśnie pod dobrym kątem się z tego wszystkiego wybić. Te skurwysyny oczywiście są w stanie tutaj pokonać jakiekolwiek przestrzenie, które w sumie ja też jestem w stanie pokonać, więc nie ma o czym gadać. Z czym ja się będę tutaj zaraz musiał napierdalać? To jest moje pytanie. Tu jakaś znajdźka fabularna. Okruch pamięci, aura utraty. Fragment utraconej pamięci uwięziony w czasie. Słuchaj, delikatny dźwięk łukania. No to miło, tak, łukanie tutaj, które znajduję w formie kryształu. Niekoniecznie to, czego mi potrzeba, ani co bym chciał znaleźć. Kurwa, kolejne przejście, które mam zablokowane. Ja jebie, skomplikowana jest ta lokacja strasznie. Jasne, mogę teraz otwierać zajebiście dużo bram. I ciekaw jestem, czy teraz te takie jakby miejsca do przyciągania się szarfą pojawiły się na terenie całej mapy być może? Skoro ja dostałem upgrade'a, to może też świat dostał upgrade'a? Wiecie, ujawniają się takie przestrzenie dopiero wtedy, kiedy możemy się po nich nawigować. O, widzę drzewo! Dobra, to drzewo brzmi jak akurat idealna okazja, żeby przy nim zakończyć ten odcinek, a będzie gdzieś... A, już tutaj leżą płatki na ziemi. Znaczy, że jesteśmy blisko. Drzewa, wiecie, też blisko czego się znajdują? Bossów. Trzy gongi. Czas, by ich ciała zostały pozbawione wszystkich tkanek. Czas, by ich dusze zostały osądzone na moście Chinvat. Wieża milczenia, miejsce spoczynku władców Persji, gdy nadejdzie zmierzch ich życia doczesnego. Kurwa, a co jeżeli tutaj został zamknięty w czasie król Dariusz i będę musiał najebać Varamowi Starego? Albo stary na przykład stwierdzi, dobra, chuj z tobą, synu, nie zostałeś władcą, tak jak ci powiedziałem, dlatego ja teraz kradnę twoje ciało, umiejętności, moc życiową, wracam, kurwa, do tego świata i cię najebię. Bardzo prawdopodobne. Dobra, zamknijmy to, co się tutaj dzieje. O, kurwa, trzy różne rzeczy do zrobienia w okolicy, żeby otworzyć te ważne dla mnie drzwi, co? Oczywiście, kurwa, że tak. Pewnie będą rozsiane wszędzie dookoła. Włącznie z miejscami, w których już byłem, ale kurwa nie wiedziałem, że miałem tam być, co? Co się kryje tutaj? Na pewno drzewo. To jest dla mnie teraz najważniejsze chyba, żeby móc zapisać grę. To jest dla mnie głupie. Nawet jak się dojdzie do ważnego fabularnie momentu, to ta gra się nie chce zapisywać. A może to jest, kurwa, kompletnie poboczne? Kto wie? Ej, spróbujmy się wbić tutaj jeszcze. Może jednak da radę. To wygląda jak jakiś challenge. O kurwa, to jest challenge. Ej, ej, boy! Dobra, na spokojnie, lodowy magu! Bądź mi bezpiecznym! O kurwa, a halo, mordeczko. Ej, dobra, zróbmy sobie wicher. Całkiem nieźle powinien podziałać. Nie, kurwa, w ogóle nie podziała! Cholerny pizdolcu! Chodź tutaj, kurwa, żonglerka! Dobra, nieważne, już nie żyje. To co, teraz dwóch kurwa na raz? Czemu nie? Wasz ulubiony trik, jebanie mnie w dupę. O, jeszcze kolce tutaj, świetnie. Dobra, co on teraz zrobi? Ten atak kojarzę, ale mamy też falę atry, tylko w dobrym momencie. O, to był chyba dobry moment. Tak, ziup, rozjebany. Co, trzeci? Nawet, że nie. To co teraz? A, te trzy gongi, o których czytałem. Dobra, jeden dupnięty. Tylko czy teraz nie będzie tego motywu, o którym przeczytałem przed chwilą, czyli odpowiednia kolejność, ponieważ jak nie będzie odpowiedniej kolejności, to w dupę se wsadzić można. Nie wiem. Dobra, gierka zapisana, 1500 dodłanków zebraliśmy tylko dzisiaj, idzie całkiem nieźle. Co się kryje, kurwa, jeszcze tutaj mam ochotę zobaczyć. Z tego mogę się zrzucić, zrobić ziup, prosto do góry. Wiecie, jak na mnie działają nieodkryte kawałki mapy, nawet jeżeli oznaczałoby to, o kurwa, wiem, co tam się kryje. Oj, ty, złap się tego mordeczko. Mogę to zniszczyć, dobra, tutaj zrobimy tak. Tu jest gdzieś, kurwa, szybka podróż, albo nie? Wygląda jakby była, ale mam wrażenie, że się mylę. Ej, o kurwa! To nie jest szybka podróż, to kurwa przepowiednia! Też kolejna rzecz, która nie jest mi za bardzo do szczęścia potrzebna. Ale jeśli jest tutaj szybka podróż gdziekolwiek, to mógłbym sobie czmychnąć do mojego schronienia i sobie tam podskoczyć po to.
O, dobra, Jezus Maria, na ślepo złapane. Hej, kurwa! Dobra, dlaczego ja się tego tak łatwo puszczam? O, trzymaj się, byku, naprawdę. Czy ja powinienem iść tam w prawo, czy ja powinienem iść tam w lewo? Wiecie co, najbardziej to ja mam ochotę iść jednak w lewo z powrotem do mojego ukochanego drzewa! Nie! Dobra, ale na szczęście powrót tam nie będzie zbyt skomplikowany. Obstawiam, że muszę pierdolnąć w te trzy gongi. Chociaż nie wiem, czy one są potrzebne w ogóle do zrobienia misji głównej, czy może to jest jakaś kompletnie poboczna rzecz. To jeszcze do rozkminienia, może sobie nawet o tym po prostu przeczytam, żeby mieć jasność. Klucz królów wydaje się być tam u góry. Czy to będzie jakby chronione przez jakieś właśnie tajemnice? Czy może ja najpierw muszę znaleźć jakiś inny klucz? Tu jest kurwa szybka podróż, tak po prostu. Już prawie do niej nie przyszedłem, a jednak. Więc zajebiście. Będzie można pójść po to. No i jak nic, kurwa. Tutaj nic się nie znajduje. Tutaj niby jest klucz królów, a tamte drzwi jednak są przede mną zamknięte, tak więc pewnie będę musiał znaleźć dwa pozostałe gongi. Gdzie? Nichu ja nie wiem, ale przynajmniej mogę teraz sprawnie tutaj przyjść, sobie stąd pójść. Mamy tutaj parę miejsc, których jeszcze nie zbadałem. Na przykład tutaj jest taka duża hala, która wydaje się być znacząca. I kurwa, tyle biegania teraz jeszcze. O Jezus, tutaj jest przejście prosto do drzewa, też jest za bardzo niepotrzebne. No cóż, będziemy badali sytuację, moi drodzy. To przejście w ogóle wydaje mi się doprowadzi mnie z powrotem do tego gwiazdozbioru, więc czy to jest wyjście stąd takie wygodne, czy może coś bardziej nikczemnie skomplikowanego? Nie jestem pewien. Na razie kończymy ten odcinek. Dzięki wielkie za oglądanie. Jeżeli się podobało, łapa w górę. Ja uciekam. Bye, bye.